Denerwuje mnie to trochę, że zrzucamy wszystko na te media społecznościowe hmm. I że to jest taka uniwersalna odpowiedź I to jest naprawdę bardzo częsty cytat od młodych osób w gabinecie Że, ale ja nie wiem, czy to jest ta najlepsza opcja dla mnie Gdzie w takim razie ci młodzi ludzie, poza, czy w ogóle poza Tinderem Oni widzą Gdy dla siebie jakąś opcję poznania nie, kogoś? Pierwsza odpowiedź brzmi nie I dlatego jest przekonanie, że nie ma nikogo, nie ma gdzie szukać Zauważ, jak często się używa tego argumentu Kiedyś się o tym nie mówiło Toksyk Border, narcyz, narcyz, czerwone flagi. I tylko sobie sprawdzamy, pasuje do tego, czy nie pasuje do tego. Problem jest taki, że jednak minne jest takie przekonanie, że że nie wierzę w miłość, że sobie nikogo już nie znajdę, że nie ma gdzie szukać tej drugiej osoby. Jak to się przekłada na życie seksualne młodych ludzi? Badania pokazują, że znów młode pokolenie uprawia znacznie mniej y, seksu niż starsze pokolenie. No i to jest rzeczywiście fakt. Zamiast od razu diagnozować, czy to jest ok relacja, czy nie jest ok, czy jest na to szansa, czy nie, powinniśmy. Patrycja, bardzo mi miło Ciebie gościć tutaj u mnie w rozmowach w dresie, mimo iż e, ani ja ani ty nie jesteśmy dzisiaj w dresie. Cześć. No to najbardziej do dresu, czy bliżej? Cześć, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o e, temacie m, trochę samotności. Mm -hmm. e, bo jak napisałeś do mnie na Instagramie, to napisałaś, że to, z czym Ty się coraz częściej spotykasz w swojej praktyce, mm -hmm. to jest taką Samotnością wśród młodych ludzi i też takim trochę problemem tego, gdzie kogoś poznać, gdzie kogoś mhm. znaleźć. Więc chciałam się na początku Ciebie zapytać, dlaczego myślisz, że tak jest? Dlaczego myślisz, że to się tak pewnie wzmocniło, bo gdzieś ta samotność pewnie zawsze była do jakiegoś mhm. stopnia w jakichś tam grupach spo tak. społecznych? Ale dlaczego to jest takie zjawisko, które Twoim zdaniem teraz e, jakby psy, eskalowało? Tak, eskalowało. No, nie będę, myślę, odkrywcze, jak powiem, że przez media społecznościowe, ale właśnie ostatnio miałam taką refleksję, że denerwuje mnie to trochę że zrzucamy wszystko na te media społecznościowe i że to jest taka uniwersalna odpowiedź. tak? Dlaczego młodzi mają depresję? Bo media społecznościowe. Dlaczego mamy niską samoocenę? No bo są media społecznościowe. I mam takie poczucie, że ta odpowiedź, że przez media społecznościowe już nie wystarcza i, i nie chciałabym też tak... Stricte tego gdzieś kategoryzować, tylko bardziej o zjawiska, które się dzieją i w mediach społecznościowych, i jakby w wyniku tego, że one są. Chociażby dlatego, że mamy tak dużą skalę możliwości wyboru osoby, z którą możemy się spotkać, możemy się umówić na randkę że w momencie, kiedy potencjalnie załóżmy kogoś mamy już na, na, na tym Tinderze, to pojawia się taka myśl i to jest naprawdę bardzo częsty cytat od młodych osób w gabinecie, że ale ja nie wiem, czy to jest ta najlepsza opcja dla mnie. Czyli to, taka, to takie poczucie, że wybrałam, ale wiem doskonale, że jak sobie przesłajpuję jeszcze z 20 razy, to może ktoś mnie jeszcze zaskoczy no. i zauważ, że w ogóle my żyjemy w erze porównywania, chociażby, nie wiem czy możemy używać nazw, ale na, nie? na Ceneo czy, czy na innych porównywalkach, albo gdzie możesz sobie porównywać ceny. No ja ostatnio czytałam taki raport, który pokazał, że obecne młode pokolenie jest najtrudniejsze pod kątem marketingowym, bo my wszystko dokładnie sprawdzamy. Aha. Czytamy recenzje, porównujemy ceny, jakość, wszystkie rzeczy zanim dokonamy tego zakupu. I trochę to się przerzuciło na to nie? Że pojawia się takie, no nie wiem, czy to jest najlepsze, to mm. jeszcze sobie dołożę tą i, i Przerzucę dalej. I ja myślę, że kiedyś tego tak bardzo nie było. Ja pamiętam, jak mi babcia opowiadała swoją, swoje początki relacji, i to jakoś tak było, że jak już się ktoś Tobą zainteresował, to tak się chodziło za rączkę, gdzieś na jakieś randki, i, i nie było takiej wiesz, przestrzeni do tego, kurczę, to może jeszcze sobie poczekam i pójdę na 5-10 innych randek. A teraz mm. trochę tak jest. I to wydaje mi się być takim pierwszym, najważniejszym czynnikiem, który powoduje, że jesteśmy samotni, bo nie, nie zatrzymujemy się na dłużej przy tej żadnej z tych stacji, tylko tak na półgwistka. Ja powiem ci, że w ogóle im dłużej tutaj rozmawiam z różnymi ludźmi, tym więcej rzeczy się, znaczy to nie jest w sumie odkrywcze, tym więcej rzeczy się dowiaduję, ale mhm. o tym zjawisku, o którym ty mówisz, już mówiła u mnie Basia, trudna sztuka, nie wiem czy kojarzysz, mhm. Że przez to właśnie, że jest tak duży ten wybór tak. na tych aplikacjach randkowych, to my mamy takie poczucie, że za rogiem może być ktoś lepszy. Mhm. Trochę to jest takie FOMO, nie? Mhm. Tylko może niekoniecznie akurat tutaj to jest, to jest przydatne. Tak. W kontekście tego, co powiedziałaś na przykład Ceneo, to tak sobie myślę, że w sumie to, to jest fajnie, że mamy taką świadomość. Tak, nie? dokładnie. Mm -hmm. no tylko, że tutaj mówimy o uczuciach miłości, które my mm -hmm. zaczynamy bardzo mocno tak sobie trochę kalkulować i uprzedmiot uprzedmiotawiać. Mm -hmm. Taki um. konsumpcjonizm w relacji trochę tak. wiesz, nie? Mm. A z czego to wynika? Myślisz że, myślisz, że to jest... Bo dużo osób, które do mnie tutaj przychodzi i mm -hmm. rozmawia na temat, na tematy psychologiczne, mówi, że to Młodsze pokolenie mhm. jest takie dużo bardziej, właśnie no trochę to, co powiedziałaś dużo lepiej wie, czego chce. To prawda. I że ma dużo więcej takiej w sobie um, trochę pewności siebie, że, że na dużo więcej zasługuje, i nawet mhm. w kontekście seksualnym i seksu też, że już te kobiety, te dziewczyny tak. dużo lepiej wiedzą, czego chcą. Więc z jednej strony wydawałoby się, że to dobrze, nie? Mhm. Tak ale z drugiej strony z tego, co mówisz, mhm. no to prowadzi do tego, że no dalej, dalej jesteśmy sami, nie? Bo jest lęk przed zranieniem, okay. przed odrzuceniem. I dl dlaczego, znaczy nie wiem, czy, to, nie, chyba bym nie chciała mówić, że kiedyś tego nie było, ale zauważ, jak często się używa tego argumentu, kiedyś się o tym nie mówiło, nie? Że jakby zjawisko było, ale po prostu się o tym nie mówiło. I ja mam poczucie, że teraz tak, jak odpalimy sobie TikToka, i mamy tak ustawiony ten algorytm na treści randkowe i, i te inne, to co drugi film to będzie hasło toksyk, border, narcyz, narcyz, czerwone flagi. I teraz, jak jesteś przystumulowana tymi, tymi hasłami, no to patrzysz na tego potencjalnego partnera, partnerkę i widzisz, widzisz te hasła. I pojawia się takie, kurczę, a co jeżeli on jest toksykiem? A co, on, co jeżeli on jest borderem? Tak? I jakby ja mam poczucie, że my wchodzimy w te relacje już z takim gotowym filtrem i tylko sobie sprawdzamy, pasuje do tego nie pasuje do tego. Problem jest taki, że no i jakby ja też tworzę treści w mediach społecznościowych zresztą jak ty, też wiem, że lepiej klikają się rzeczy o wydźwięku negatywnym, tak? Czyli pięć oznak, że ta relacja jest toksyczna, aniżeli pięć oznak, że ta relacja jest super, nie? Yy, więc to trochę tak działa, ale idealnym przykładem yy, jest historia, którą ostatnio mi właśnie dziewczyna opowiadała, gdzie poszła na randkę i przyszedł moment płacenia. No i ona powiedziała tak z grzeczności, że no spoko, możemy podzielić ten rachunek. No i chłopak powiedział, okej, okay, podzielmy. Yy, ona zapłaciła ze swoją, część on zapłacił ze swoją, i ona wróciła z tego spotkania i mówi, no ja się już z nim nie umówiłam na następną randkę, nie? A ja mówię, okej, okay, dlaczego? Bo na TikToku było pięć oznak, że facet może być narcyzem i pierwsza była taka, że nie płaci na pierwszej randce. nie? I teraz jakby już mi oceniać, czy, czy to było okej, okay, czy nie, bo, bo są różne podejścia. Ja myślę, że to jest po prostu kwestia takiej otwartej rozmowy. Jakby co sprawia, że chcesz zapłacić i, i tyle, Albo po prostu powiedzieć, że wiesz co, w sumie miałam takie oczekiwanie, że zapłacisz za mnie za tą wratkę. To są moje przekonania, więc jakby okej, okay, pogadajmy o tym. No ale to był taki, to ona powiedziała, no, red flag, więc już nie spotkała, nie? A czy my kiedyś, nie wiem, 10-15 lat temu ktoś by nazwał, że to już jest sygnał, że mamy się zaniepokoić? Nie wiem. Wydaje mi się, że dalibyśmy drugą szansę. A teraz już nie dajemy, bo, bo już jest lęk przed tym, że zrealizujemy to wszystko, co jest w tym filmiku, na tym TikToku o, o, nie wiem, o relacji z toksykiem czy czerwonych flagach. Więc ja mam poczucie, że to jest w ogóle trudne. Żyć teraz w tej przestrzeni, kiedy wiesz, ile jest jakichś niepokojących wokół ciebie znaczy czynników zagrażających mm. tobie i relacji, nie? Ale z swojego doświadczenia ci młodzi ludzie, bo w ogóle poczekaj, mówiąc, młodzi ludzie, nie, może, możemy osiem, to jakoś no, umieścić, umieścić w kontekście wieku. Bo takim, wiesz, ja się uważam tak, też za młodą. Ja też. Myślę sobie, że tak w poczuciu takiego randkowania to jest takie 17-25, nie? Okay. 16-25 mniej więcej. Takiego. No to według Twojego doświadczenia to, to są osoby, które szukają miłości. Mhm. Czy to są takie osoby, które bo to trochę tak brzmi, jakby one, one lub oni, no bo to nie muszą być kobiety, mm -hmm. szukały po prostu takiego idealna, idealnego partnera, który będzie się super idealnie prezentował, że jak wiesz, one czy oni go wezmą na obiad do, do swojej rodziny, to tak. on spełni punkt A, B, C, D, E. Tak. Mm -hmm. To jest takie strasznie uprzedmiotowione, więc mm -hmm. zastanawiam się, czy to są takie osoby, które rzeczywiście szukają miłości, czy może. Mm -hmm. To jest tak, wiesz, to ma być ktoś, kto się tak idealnie wpasuje po prostu w ich obrazek, co wiadomo, że nigdy w życiu się nie zdarza. Jakby tak. Zawsze związek jest pewnego rodzaju kompromisem. Kompromisem, nie? tak. I, I ja mam takie poczucie, że nie do końca wierzą w miłość. Okej. Okay. I to, to jest moje doświadczenie. Nie wiem, ja się zastanawiałam ostatnio, czy ja może przyciągam takie osoby po prostu do pracy, ale naprawdę ich jednak minne jest takie przekonanie, że że nie wierzę w miłość, że sobie nikogo już nie znajdę, że nie ma gdzie szukać tej drugiej osoby. Wszystko to jest takie, w takim bardzo negatywnym świetle przedstawiane przez, przez te osoby. Między innymi przez te doświadczenia ich zranionych serc i, i nieudanych randek. Ja mam takie poczucie, że... To skojarzenie takie trochę filmowe z okresem nastoletnim, że to jest czas motyw w brzuchu, fantazjowania, e, tych takich emocji, że po pierwszej randce już sobie wyobrażasz się w sukni ślubnej, że tego teraz nie ma. Że jest tak, że, że nawet jak pierwsza randka się uda, to jest takie. No okej, okay, ale kurczę nie wiem, nie wiem, czy to jest to, nie? Albo że zaczynamy się z kimś spotykać i, i nawet nie ma tych motyli w brzuchu, bo jest milion lęków i, i jeszcze te, tych przekonań, że prawdziwa miłość nie istnieje, nie? Bo, bo nie ma. Bo bo para celebrycka, która była Twoim symbolem miłości, nagle dowiadujesz się w mediach społecznościowych, że zdrada, rozwód i jeszcze, wiadomo, jakiś konflikt na, rozpisany w miliona, milionach artykułów i, i na oczach wszystkich, i nagle masz takie nie: no to jak im się nie udało, to, to miłość naprawdę nie istnieje, nie? Ciekawe, że to powiedziałaś, bo ja mam takie, e, ostatnio miałam takie przemyślenie, niezwiązane z e, miłością, młodymi ludźmi i tak dalej. Jak ja dorastałam, w sensie tam wiesz, dużo, dużo było błędów wychowawczych. Ale jak ja, ja dorastałam, ale jak ja dorastałam, to dorastałam w tej erze mm. komedii romantycznych. No. Julia Roberts, Richard Gere, Uciekająca Panna Młoda, wszędzie. Jones. Jones, wiesz Jones. No. Właściwie każdy film, jaki wchodził do kina, mam wrażenie, to była komedia romantycznej, romantyczna. Teraz mm -hmm. żyjemy w świecie Avengersów. Ja chciałam ostatnio pójść, mm -hmm. już od jakiegoś czasu, chciałam pójść na komedię romantyczną do kina. Tak. Nie, nie ma. ma. Takie filmy mm -hmm. przestały no. praktycznie powstawać, a, a jeżeli powstają, to one są e, mniejszością, tak? Teraz mm -hmm. jest science fiction, akcja tak. wszędzie musi być, wiesz, strasznie dużo bodźców, a ten taki, mm -hmm. wiesz, może to dlatego, może dlatego to pokolenie, wiesz, no. e, jest takie mniej przekonane o tej obecności miłości, mm -hmm. bo wiesz, no ja dorastałam w tych bajkach, nie? W tych. E, Białych sukniach, i wiesz, Happy Ending, tak. i wiesz, Książę no. na Białym Koniu. Teraz trochę tego brakuje. Brakuje tego, ale nie wydaje ci się, że, że to po prostu wynika z tego, że te komedie romantyczne są traktowane mniej poważnie, że to jest w ogóle trochę wstyd teraz powiedzieć, że idziesz Obcie? do kina. Tak, idziesz do kina na komedię romantyczną, bo wyjdziesz i i tak będziesz mieć taki motyw, no to wszystko to jest zbyt piękne, żeby było hmm. prawdziwe. I jakby to jest przykre, bo to nie o to chodzi, czy to jest, czy, czy związek jest taki idealny, czy nie, tylko to chodzi o to, żeby mieć. Taką nadzieję i motywację do tego, że jakby możesz osiągnąć przynajmniej 5% z tego, co jest w tym filmie przedstawione. To jest prawda, że mniej tych, nawet chyba w Polsce jest mniej już takich produkcji komedii romantycznych, nie? Teraz były, e... słuchaj, trzy ostatnio widziałam w kinach. To byłam po prostu w takim wielkim szoku, że nie wiedziałam, na który film Cię wiesz okay. wybrać. No, ja jestem fanką na zawsze, tylko mnie kochaj, więc A, no uwielbiam. Widzisz. No. No tak, to są, tak. No, ale to ja też I, i to są takie filmy, które to tak jak powiedziałaś, to nawet nie o to chodzi, czy w tym jest 100%, 100 prawdy i, i czy takie sytuacje się zdarzają, pewnie się zdarzają, mm. ale e, trochę to pokolenie tam takie mam wrażenie zostało trochę obdarte z takiego romantyzmu, nie? Mm -hmm. Wszystko jest takie e, bardzo wykalkulowane tak. i e, ja z ciekawości nawet sobie ściągnęłam wczoraj swój Tindera, mimo że mm -hmm. jestem, wiesz, mężatką. I przysięgam, że ja bym się ja bym się nie odnalazła w tym świecie już dzisiaj, nie? Mm -hmm. nawet, nawet te aplikacje randkowe, one zupełnie inaczej wyglądają teraz niż okay. nie wiem, 7, 7 lat temu, nie? Mm -hmm. Gdzie w takim razie ci młodzi ludzie poza, czy w ogóle poza Tinderem? Mm -hmm. Oni widzą dla siebie jakąś opcję, poznania nie, kogoś? Znaczy, wydaje mi się, że pierwsza odpowiedź brzmi nie, i dlatego jest przekonanie, że nie ma nikogo, nie ma gdzie szukać. Okay. Tak? Bo, bo to z reguły wygląda tak, że pada takie przekonanie, no bo nie ma gdzie szukać, no to ja zawsze kontrolnie aplikacje randkowe, nie, bo tam się nie da nikogo znaleźć. Więc jakby, jeżeli tam się nie da nikogo znaleźć, no to, no to nie ma. Mm. I jakby. No, i teraz w sumie ja się zastanawiam nad tym, tak naprawdę, gdzie możesz kogoś znaleźć, bo zauważ, że my teraz żyjemy w takim, w, gdzieś tam w takiej przestrzeni, że nawet jeśli idziesz do kawiarni, to raczej każdy jest, spogląda w ekran albo coś robi. Nie zdarza się, żeby tak wodzić z rokiem i łapać z kimś kontakt, uśmiechnąć się, powiedzieć: Dzień dobry, czy czy cześć, mogę się dosiąść. Raczej my jesteśmy, tak, tak schodzimy na takim introwertyzm, mam poczucie. No tak, żyjemy trochę w takich, w takich bańkach. Mhm. Gdzieś social media w tym na pewno nie pomagają, aczkolwiek tak jak powiedziałaś, też nie można wszystkiego zrzucać na te, na te social media. A jak to się, bo o tym też mi wspomniałaś w wiadomości, jak to się prze... Przekłada na życie seksualne młodych ludzi. To, no bo wiesz, no. jakby, okej, okay, miłość to jest jedno. Wiadomo, mm -hmm. że e, nie zawsze z seksem muszą się wiązać e, uczucia, tak. mm -hmm. no ale generalnie co do zasady e, człowiek jakieś tam swoje potrzeby ma. Mm -hmm. Tak sobie myślę, że mając lat w ogóle 17, 18, to już w ogóle hormony ci buzują, także tak. wiesz, to trochę co innego, jak już się jest w moim wieku. <laughs> Ale w tamtym okresie, no wiesz, nawet jeżeli to nie chodzi o miłość, no to wiesz, wiadomo, mhm. każdy z nas przychodzi jakiś tam taki swój okres tak. e, e, doświadczania. Znaczy tak, badania pokazują, że m, znów młode pokolenie, m, tam było, to się akurat tyczyło pokolenia Z, no bo alfa, tak patrząc, że jest od 2010, to jeszcze są, myślę, przed, przed tym okresem. Oby. E, tak, uprawia znacznie mniej seksu niż starsze pokolenia. No i to jest rzeczywiście fakt. Do tego, to jest bardzo ciekawe zjawisko, dochodzi trend celibatu, który jest w ogóle na TikToku. Okay. E, jak sobie wpiszesz hashtag na TikToku celibat, po polsku czy po angielsku, to wyświetlić wyświetli się seria filmów, w których to no jest jakby promowanie tego podejścia, żeby szanować swoje ciało, żeby się jednak nie decydować na takie stosunki bez, bez zobowiązań, bo w końcu, cytat, tak czy siak kończysz ze złamanym sercem, jest ci głupio, i po co ci to dziewczyno, trafiasz na toksyka, więc lepiej przejść na celibat i być. W takim swojej bezpiecznej e, przestrzeni, nie? Okay. I, w, I znów wiem, skąd to się wzięło, tak? No bo jeżeli gdzieś tam przechodziliśmy tą falę eksperymentowania na Tinderze, y, umawiania się, czy na takie stan, y, tradycyjne randki, czy już od razu była deklaracja, że to jest bez zobowiązań, no to rzeczywiście jakby szereg tych relacji kończył się tak, że ty się angażowałaś, ktoś się nie zaangażował, no i było to złamane serce, nie? Więc mhm. powstało trochę takie warunkowanie, że nie chcesz mieć złamanego serca? No to Niechby nie uprawiaj seksu, no nie uprawej seksu, tak? To jest kropka. kropka, bo nigdy nie wiesz, kto się może skończyć. No myślę sobie, że jakby drugi powód też jest taki, że jest większa świadomość, to jest akurat super pod kątem czy ryzyka ciąży, czy infekcji intymnych. no, no Ale jakby od tego mamy zabezpieczenia, żeby to stosować i jakby gdzieś tam po prostu to ryzyko niwelować. Natomiast mam poczucie, że... Jakby, I to też było podawane w tych argumentach. Tak? Nie uprawiam seksu, bo nie narażam się na choroby intymne, na infekcje intymne, Nie narażam się na ryzyko ciąży, nie narażam się na złamane serce. Hmm. Nie więc jakby gdzieś myślę sobie, no ale o, o ile tego złamanego serca, no myślę sobie, nie jesteśmy w stanie jakoś tam przewidzieć, czy nie jesteśmy w stanie temu zapobiec tak chyba w 100%, no to myślę, że kwestia stosowania zabezpieczenia akurat w tych pierwszych dwóch przypadkach wystarczy. Nie więc. A to dotyczy głównie, akurat, ta kwestia celibatu, to tak, z Twoich obserwacji, to dotyczy głównie kobiet, czy mężczyzn też? Kurczę, ta narracja, którą ja czytałam, oglądałam, to była narracja tworzona przez kobiety. Natomiast, jeżeli chodzi o te statystyki dotyczące tego, że pokolenie Z uprawia mniej seksu niż starsze, to było badanie, które dotyczyło zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie? Więc. To też jest znowu związane z tym, że ja mam poczucie, że bardzo trudno jest być młodym mężczyzną w dzisiejszych czasach. Jestem na świeżo akurat z tym tematem. Wczoraj pisałam odcinek o seksualizacji. Mhm. I tam właśnie tak, nie wiem, czy też tak masz, ale temat seksualizacji się tak bardziej kojarzył z kobietami. Nie? Do tej że, pory na pewno. Tak, że podkreślanie biustu, obcisłe sukienki, że kobieta musi być pożądana i uwodzić swoim urokiem. A rzeczywiście gdzieś tam ta seksualizacja też dotyczy mocno mężczyzn. Pod kątem tego, że wyrzeźbiona sylwetka, muskularny, ale do tego teraz teraz w erze znów Instagrama, zadbany, włos ułożony. No jakby ja mam poczucie, że teraz jakby mężczyźni, oni mają tak samo dużą kosmetyczkę jak my i taki sam rytuał, nie? żel, układanie, te, te wszystkie elementy i spoko, fajnie, fajnie że to jest. Tego też mają narzucone pewnego rodzaju. Znaczy są pod presją, mają narzucone standardy. Nie, no bo z jednej strony masz być muskularny, zadbany i taki piek, piękny, seksy, cokolwiek to dzisiaj oznacza. A z drugiej strony masz być męski, nie płakać, taki nie za bardzo wrażliwy. Nie? No, bo to, no bo to jednak no, nie przystoi. Więc duża trudność. I jak było moje zdziwienie, kiedy znalazłam termin na to, że teraz takich mężczyzn, którzy nie są męscy, nazywa się Soyboy. Soyboy? Tak, taki wiesz, okay. sojowy chłopiec nijaki, nie. I jak zobaczyłam to, to myślę sobie. Kurczę. Jakby nie da się wpasować nie? Jakby w, te, w ten kanon. I ja wierzę, że teraz jest szereg młodych mężczyzn, którym daleko jest od takiej osoby wchodzącej w rolę dominanta, mm. takiego, wiesz, pochłaniającego mężczyznę, mężczyznę, który pochłania kobietę i jest taki. Tym wszystkim dominujący, stanowczy, twardy, męski, niewrażliwy. Tak idzie, robi to, co trzeba i do mnie wychodzi, nie? tylko teraz trochę i to jest super, jest przestrzeń na to, żeby powiedzieć, boję się, nie wiem, nie wiem jak, nie wiem, czy będę dobry i nie wiem, czy dam radę. I to też powoduje, że myślę sobie, oni trochę podchodzą do tego. Tematu z większym dystansem, bo z jednej strony psychoedukacja i ta otwartość, którą mamy, daje przyzwolenie y, takiemu chociażby młodemu mężczyźnie na to, żeby powiedział, że lubi się ładnie ubrać, lubi o siebie zadbać i nie do końca interes, interesuje go piłka nożna i nie wiem, zapasy. A z drugiej strony wie, że y, powinien być taki, a nie inny na przykład w relacjach intymnych. I pojawia się. Duży tak, dysonans. Tak, tak duży dysonans, że wchodzą takie, a to jednak może lepiej tego po prostu nie robić. Więc ja myślę, że to dotyczy i, i dziewczyn, i, znaczy i kobiet, i mężczyzn, nie? No, tak, to, to akurat tutaj się zgodzę z tobą, że, że, że może być ciężko teraz y, chłopakom, mężczyznom. Mhm. Mm, no bo jednak kobiety zaczęły. I z jednej strony to super, ale zaczęły tak bardzo mocno przejmować tą taką, nie, że in, nie, niekoniecznie inicjatywę, ale teraz wiedzą, czego chcą, chcą być niezależne. Oczywiście, że ja zawsze to mam takie trochę poczucie, że to jest. Chcą być niezależne, ale jednocześnie chcą być zaopiekowane. Mm -hmm. To jest takie, wiesz. Niby mhm. chcą tego, ale jednak niekoniecznie. No. I faktycznie y te treści, które się pojawiają w internecie, właśnie a propos toksyków i narcyzów, to też y nie pomaga. Y nawet ostatnio ja byłam w absolutnym szoku przy okazji rozmowy z Jarosławem Gibasem odnośnie manipulacji, mhm. że jest taki termin randkowy. Który się nazywa Foodie Colst, nie wiem, czy ty o tym słyszałaś, nie. gdzie kobiety umawiają się przez portale randkowe, no, czyli typu Tinder. Nie mm. wiem, na ile to jest popularne już w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych okay. podobno bardzo. Mm -hmm. Tylko po to, żeby zjeść darmowy posiłek. A, okej, okay, to słyszałam o tym, ale pani pod tą nazwą. Tak. Mm -hmm. I dla mnie to było takie kurcze. Do, jakby do pewnego stopnia zaczyna by mi się, być mi tych mężczyzn w dzisiejszych Szkoda. czasach trochę żal. Mm -hmm. <laughs> Bo to jest wszystko takie, wiesz, mm -hmm. musisz spełnić te, tą całą checklistę. Tak. E, mm -hmm. Dużo jest w tym takiego, nie chcę tutaj, wiesz, e, nikogo obrazić, ani, ale zranić, ale dużo jest takiego wyrachowania, ja mam wrażenie, w tym wszystkim. Okej. Okay. Mm -hmm. I po, i, a potem jednocześnie mówisz też o tym, że, mm, że jest ta y, samotność y, czasami ta świadomość mam wrażenie to jest taki trochę y, 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 nasz największy wróg błogosław... Nie, właśnie, ja chciałam powiedzieć, że ta nieświadomość czasami jest błogosławieństwem. A że nieświadomość, a ja tak, myślałam, że świadomość, świ jest świ tak, jest ale to o o to chodziło, nie? Tak, Bo no? mam wrażenie, że nasi y, Rodzice, dziadkowie nie byli tak świadomi w kontekście tak. tych wszystkich psychologicznych tematów. Zjawisk, mechanizmów. Nie było tych w ogóle etykietnie nazw, zjawisk tak. wszystkich. No. Mhm. I o ile ja nie mówię, że tam to było OK, bo tam było też bardzo dużo błędów popełnianych. Jest. O tyle. Ta świadomość wszechobecna teraz, nawet w kontekście parentingowym, wiesz, to ja sobie myślę, Boże, po prostu... Ile błędów można ile zrobić. Właściwie ty wszystko, co robisz, to zrobisz źle, patrząc mm -hmm. na to, wiesz, bo jak będziesz chwalić, to źle, jak nie tak. będziesz chwalić, to też źle, mm -hmm. yy, wiesz. Yy, i, i, I nagle ta świadomość zaczyna być trochę taka przytłaczająca w tym wszystkim, mm -hmm. Ale teraz popatrz to, co powiedziałeś, jak zatacza koło. Bo gdyby, załóżmy, ten chłopak, który poszedł na randkę z tą dziewczyną, której historię przytoczyłam na samym początku, zobaczył twój materiał, a załóżmy, że tak było i usłyszał o tym terminie, że kobiety się umawiają na randkę, żeby sobie po prostu zjeść, no to idzie sobie taki chłopak na to, na to spotkanie z takim przekonaniem, kurczę, to lepiej podzielmy ten rachunek, Żebym ja się czuł bezpiecznie, że to może nie o to chodzi? Nie? Jakby to mógł być jego mechanizm. I to tak trochę działa, tak? Więc spotkał się chłopak, który obejrzał twój materiał, poszedł ze swoim przekonaniem na to spotkanie, przyszła dziewczyna, która obejrzała chwilę temu film na TikToku o pięciu czerwonych flagach, przyszła więc ze swoim przekonaniem, i teraz, jakby spotkały się te dwa przekonania kompletnie ze sobą sprzeczne. Które niosły ze sobą pewne oczekiwania, które się nie, nie uzupełniały. No, no i nie pykło. A być może mogło pyknąć, nie? Gdybyśmy tylko... Nie właśnie, słuchali tego nie wszystkiego. Słuchali, nie byli świadomi, no. Nie byli świadomi tego wszystkiego. A jakie twoim zdaniem w tym wszystkim może mieć znaczenie to, że... Wiesz... Moi dziadkowie, bo rodzice to już nie. Mhm. Ale to pokolenie takie moich dziadków na przykład, tam takie coś jak rozwód praktycznie nie istniało. Mm -hmm. Wtedy, wiesz, tak. rozwód to był wstyd, ludzie mm -hmm. się raczej co do zasady nie rozstawali. Tak. Nie zawsze, ja mówię, nie zawsze to były słuszne decyzje. Oczywiście czasami lepiej się rozstać, mm -hmm. ale tak sobie myślę staty statystycznie, że pewnie dużo teraz tych ludzi młodych, o których mówimy... Mm -hmm. e wychodzi z domów, w których te rodziny były rozbite, tak. no bo jednak statystycznie mhm. tych rozwodów obecnie jest, jest dużo, dużo rok. więcej. Mhm. I czy uważasz, że to może mieć wpływ na to, że oni w tą miłość tak do końca nie wierzą? No bo dlaczego mieliby wierzyć, jeżeli sami naocznie u swoich rodziców tej miłości nie widzieli? Nie? Właśnie, to jest bardzo ciekawe, o co pytasz, bo nawet sobie ostatnio to chciałam sprawdzić, czy to może mieć wpływ, i zaczęłam od szukania właśnie statystyk dotyczących tego, jak zmienia się liczba rozwodników w Polsce względem zawieranych małżeństw. I rzeczywiście na przestrzeni ostatnich tam bodajże to było. To były statystyki od 2017 roku, no to na przestrzeni tych lat co roku ta liczba się zmniejsza, czyli jest coraz mniejsza różnica pomiędzy ilością rozwodników a zawieranych mał małżeństw, co za tym idzie, liczba rozwodników rośnie, a liczba zawieranych małżeństw spada. Okay. Nie? Więc rzeczywiście my żyjemy w trochę w tym takim kryzysie. Małżeństwa. I to trochę się przekłada na to, że nie mam poczucia, że zmniejsza taka chęć do deklarowania, chęci zawarcia związku małżeńskiego wśród jakby pokolenia Z, nie? Hmm. do którego ja też należę i też to obserwuję, ale też pojawiają się takie y, narracje w gabinecie. Ostatnio nawet miałam y, taką rozmowę, gdzie wiedziałam, że ta osoba od samego początku deklarowała, że jest w bardzo szczęśliwym związku, długoletnim, ale oni po prostu nie chcą małżeństwa, y, nie potrzebują tego, ich to nie definiuje. Jakby kropka, tyle. Nie, ani cywilny, ani, cywilny, ani kościelny, nic. Jakby tu też pewnie wchodzi bardzo mocno w wątek religijny, religijny nie? No, ale ja mówię, okej, okay, super, nie. Tylko, że jak doszło do momentu budowania sobie takiej y, y, życia na poważnie, tam kupno mieszkania, y, no, to nagle się pojawiło takie przekonanie, że kurczę, mam problem z tym, żeby wybrać kanapę. Czytam jakieś inne dodatki. Mm. E, no i doszłyśmy po, krok po kroku do takiego przekonania, że e, ten status, znaczy tak, że z jednej strony deklarujemy, że nie potrzebujemy tego małżeństwa, ale mamy gdzieś zakodowane w sobie, że bycie żoną równa się mam pewne prawa do czegoś, tak? bo mamy coś wspólnie. Ja jestem żoną, więc mogę oczekiwać, mm. a jak jestem dziewczyną. Kobietą, partnerką, no to akurat w tym przypadku, ja myślę, że to jest narracja, która towarzyszy wielu osobom. Nawet sama się zastanawiałam, jak ja bym na to zareagowała. I też chyba tak mam, że w momencie, kiedy to nie jest takie zdefiniowane, to masz, pojawia ci się takie pytanie, czy ja na to zasługuję, czy mi to przysługuje, czy ja mogę o to prosić. Mm -hmm. No bo je, jakby nie było, my kulturowo dorastaliśmy w formacie, że, jest, że są małżeństwa, tak? I jakby, że jest ta część wspólna. Że możesz mieć pewnego rodzaju oczekiwania, prawa, powinności i tak dalej. No a w momencie, kiedy chcesz z tego zrezygnować, no to wszystko jest ok, do czasu, kiedy stykasz się z tym, że po prostu zadajesz sobie pytanie: Ale czy ja tak mogę? Hmm. Nie? I myślę, że potrzebujemy po prostu czasu, żeby. Żeby Tak, żeby to się zmieniło, żeby sobie to przedefiniować, że hej, masz jakby do tego prawo, tak? Jakby status w małżeństwie, status cywilny cię nie definiuje pod kątem tego, co ci się należy, co nie. To, to jakby zależy od waszych ustaleń w relacji. No, ale jest coś takiego, tak? I jakby mm. zauważ, że trochę to wpajają nam starsze pokolenia. Jak chcecie razem zamieszkać, jak nie macie. Jak nie jesteście mężem i żoną. Nie? Hmm. Ale to będziesz tak mieszkała u niego, u niego w mieszkaniu. nie? No. no tak. Aczkolwiek mam wrażenie, że na szczęście to już trochę się zmienia. się, zmienia. Ile I... młodzi ludzie mieszkają ze sobą? Wiesz, I to już nie, nie jest takie tabu, jak jeszcze byłoby hmm. x, tak. x lat hmm. temu. Mm. To jakie na to wszystko według ciebie czy w ogóle znalazłaś odpowiedzi na pytanie jakie jest na to rozwiązanie bo ja mm -hmm. wiesz ja w ogóle ja siebie w ogóle uważam za to takie przejściowe pokolenie De mm -hmm. też ostatnio w którejś rozmowie doszłam do tego, że to nie jest łatwe pokolenie bo my się urodziliśmy w momencie w którym wiesz ja 90 to tak to dopiero okay. co się wychodziliśmy z tego takiego okresu PRL-u tak naprawdę mm -hmm. gdzieś tam dopiero wchodziły Komputery i to takie, wiesz, co to tak. teraz pewnie już stoją w muzeum. Mhm. I w przeciągu 20 lat tak naprawdę zmienił się świat, nie? tak na moich oczach. Ale to pokolenie w ogóle mhm. już się urodziło i dorasta w zupełnie innym e, świecie, mhm. w którym na pewno nawiązywanie tych relacji jest trudniejsze. I to się nie, jakby na 100%, tak? Mhm. Trochę to jest trochę na takiej zasadzie coś za coś, tak. Dostajemy bardzo dużo możliwości w postaci social mediów. Tak mhm. naprawdę jesteśmy się w stanie kontaktować z każdym człowiekiem, wiesz, na tak. świecie teraz. Mhm. No ale jest ta druga strona medalu, o której my dzisiaj rozmawiamy. Mhm. To tak się zastanawiam, ok, gdybyś ty dzisiaj była taką, nie wiem, 17-, 18-letnią dziewczyną, która czuje się samotna i ma takie poczucie, że jedynym miejscem, w którym może kogoś poznać, jest. Tinder czy inna aplikacja randkowa, mhm. to od czego byś zaczęła? Od zadawania pytań. Pytań, jakich pytań? Ym, zauważ, że my żyjemy w, w trochę w takich y, czasach zdań twierdzących, nie? Ym, nie zapłacił za mnie na randce, no. jest toksykiem, jest burderem, jest narcyzem. W ogóle jakby uważam, że te etykiety nie powinny istnieć, bo, bo to w ogóle nie, nie brzmi tak, jak. Ym, znaczy nie ma takiego znaczenia, jak się przypisuje. Ale tak, nie zadzwonił, nie napisał, nie mm. napisała. Yy, nie wiem, nie, nie polajkowała mi zdjęcia i tak dalej. Czyli jakby cały czas diagnozujemy, dajemy te zdania twierdzące. A na przykład yy, pójście do, do psychologa czy do psychoterapeuty, to zauważ, że to jest rozmowa oparta na pytaniach. Ja posługuję się tylko, tak naprawdę moim głównym narzędziem jest to, że ja zadaję pytania na zdania twierdzące. I nagle osoba znajduje pewnego rodzaju rozwiązania albo ścieżkę do tych rozwiązań. Dlatego ja mam takie poczucie, że zamiast od razu diagnozować, czy to jest ok relacja, czy nie jest ok, czy jest na to szansa, czy nie, powinniśmy zadawać pytania. Czyli na przykładzie, gdybym pisała z kimś na, załóżmy na tym Tinderze, i ta osoba napisałaby coś, co by mnie zaniepokoiło, a oczywiście ja automatycznie, jak każdy człowiek w momencie, kiedy pojawia się jakiś komunikat, my sami sobie przypisujemy do tego swoją własną interpretację. Oczywiście. Często I najgorszą. Możliwość. Często najgorszą, i to jest w ogóle bardzo trudne w przestrzeni internetowej, bo nikt nie wie, jak ty to teraz interpretujesz, ja nie jestem w stanie na to zareagować, tak? Jak, jak ja bym powiedziała teraz ok. I widziałabym, że reagujesz trochę tak, nie wiem, jesteś przestraszona, czy ja jestem obrażona, czy nie, to bym zaraz cię uspokoiła. Ale słuchaj, ja, ja tak po prostu mówię, że ok, tak? Mm. Natomiast gdybym ci napisała wiadomość, ok, kropka, możesz to zinterpretować, kurczę, ona mnie nie lubi, nie chce się ze mną spotkać, coś jest między nami nie tak, lepiej już zakończę tą relację. Ale mogłabyś też, jakby zapytać, tak, czy wszystko okej? Okay? Albo, wiesz co? Ja zawsze używam emotikon, ale zauważyłam, że ty nie. To jest twój styl? Czy mm. po prostu zapytać, żeby nie dopuszczać tych wszystkich takich um, przestrzeni, gdzie pojawiają się różnego rodzaju niedomówienia, i my szukamy sobie właśnie tych swoich interpretacji, które z reguły są negatywne. No bo jakby nie zdarzyło mi się tak, żeby, żeby ktoś zinterpretował wiadomość, gdzie nie wiadomo o co chodzi, że na pewno chodzi o, o, to, o to dobre, nie? Więc ja bym po prostu zadawała pytania, tak? Co sprawiło, że mm, chciałeś, żebyśmy podzielili ten rachunek na pół? Bo wiesz, bo jakby, bo ja miałam takie przekonanie, że na pierwszej rance to jest symbol tego, że jeżeli za to zapłacisz, to znaczy, że, że ci zależy. Ale jakby po czym ja mogę poznać, że, że tobie zależy, bo że to by się podobało. Nie wiem, podobało ci się po prostu zadawać pytania. Mm. Jeżeli nie wiemy, jak, to jest masa poradników. Ja sama bardzo często staram się takie posty pisać. Które kierują na tą komunikację, nie? bo zauważasz, że obojętnie z jakim terapeutą par porozmawiasz. Ja miałam okazję gdzieś tam oglądać pracę terapeutów par i zawsze był przekaz komunikacja. I my to wiemy. Teoretycznie. Teoretycznie, ale jak przychodzi do przestrzeni, że możesz zadać mi pytanie, to nie. To jest już to, co jest, pojawia się w mojej głowie, prawda absolutna. Dziękuję, do widzenia, to nie ma sensu. Mm. Więc i, i, ja bym chyba zadawała pytania. I, I to też jakby tyczy tego, że pojawiają się takie zdania twierdzące na nasz temat, tak? Na pewno mu się nie spodobałam. Ona na pewno się mną nie zainteresuje. Jakby wiadomo, skąd to się bierze. Mamy niską samoocenę, cały czas się porównujemy. Okej, okay, ale co sprawiło, że ty uważasz, że mu się nie spodobałaś? Hmm. Niech by po prostu zadawać więcej pytań, bo my też żyjemy, kurczę, w takim. I tak sobie myślę, że ten, no, tak jest. Jak ja pewnie też takie treści tworzę, że więcej jest zdań twierdzących, więcej jest takiej teorii, jak świat teraz wygląda. I właśnie tak jak zaczęłyśmy, że zdanie no wszystko to jest wina mediów społecznościowych, kropka, nie? Ale. Co sprawia, że to jest wina mediów społecznościowych? Co możemy zmienić? Jak możemy się do tego dostosować? Ja czytałam w drodze tutaj artykuł o tym, gdzie a taka psycholożka właśnie powiedziała, że higiena cyfrowa to jest w środowisku medycznym coś uznawane za jeden z takich komponentów dbania o zdrowie, i to po prostu już jest, jakby to się staje, taką częścią, o której po prostu jakby musimy wziąć pod uwagę i jakby musimy się tego nauczyć, że to już nie jest mówienie nie używaj telefonu i nie bądź w medek społecznościowych, bo tak się nie da. To jest bardziej mówienie rób to. Ale bezpiecznie, nie jakby z głową. I, I jak dla mnie rób to bezpiecznie, równa się jakby kwestionuj, pytaj, sprawdzaj. Ja tak sobie myślę, że w ogóle my żyjemy w takim trochę. E, świecie. E, nie wiem, jak to powiedzieć, wzmożonego strachu przed wszystkim. Mm -hmm. I my tak strasznie chcemy zapobiec tak. tym wszystkim potencjalnym. Problemom i zagrożeniom. Mm -hmm. tak, tak, mi się wydaje, że tego strachu jest dużo więcej. Ja dużo. też słyszałam, że u ludzi młodych już pojawi, pojawił się teraz strach przed starością, że się mm -hmm. boją, wiesz, osiągnąć wiek la, lat 30, czyli, czyli ja. Tak. Wiesz, mi się to wydaje śmieszne, ale domyślam się, że dla kogoś to może być bardzo realne, kto mm -hmm. ma lat, nie wiem, 15 czy, mm -hmm. czy 16. Ten strach przed tym, że Właśnie, ktoś się okaże narcyzem, że ktoś złamie nam serce. Tak. I my tak strasznie chcemy zapobiegać, mm -hmm. e, w sensie no nie my, tylko nawet to, to młodsze pokolenie. Mm -hmm. Oni tak strasznie chcą zapobiegać, żeby nie popełnić tych błędów, że przestają robić cokolwiek. Tak. idą w, w unikanie, nie? Mm. Naj, najlepsza metoda, znaczy najlepsza. To tak jak Be konsub, celibatu ale... na przykład, nie? Tak, tak o ile sama idea nie jest zła, bo jakby... Mm. Każdy ma prawo do, oczywiście. Do, do swojej decyzji. Jak najbardziej. Tylko właśnie kwestia motywacji. Motywacji, nie? No mm. i ten aspekt, o którym ty wspomniałaś, który bym też chciała jeszcze teraz pociągnąć trochę, czyli ten taki aspekt trochę FOMO mm. w kontekście tego, że jak się przed tym chronić? Że my mamy takie poczucie, mm. że nawet jeżeli ta osoba, którą Tutaj widzimy, albo może jakimś cudem, nie wiem, poznaliśmy w kawiarni, bo może też. być też taka sytuacja. Że, za, za, że. że to jest fajny, nie wiem, fajny chłopak, fajna dziewczyna, wszystko nam się w nich y, podoba. Tak naprawdę mhm. moglibyśmy się, nie wiem, z nimi umawiać. Dlaczego nam się w głowach pojawia takie światełko, że kurczę, a może za rogiem jest ktoś. Y, Ktoś fajniejszy, ktoś lepszy, ktoś ciekawszy. No, no bo tak, te, te lęki, o których powiedziałaś, nie? Lęk, lęk przed odrzuceniem, przed zranieniem, że to jednak może nie wyjść. Lęk przed tym, właśnie tak jak mówisz, że może się pojawić ktoś inny. Ale też to, że my jesteśmy cały czas przyzwyczajeni jednak do dostarczania sobie nowych informacji, bodźców. Zresztą, jakby mózg jest do tego stworzony, nie? Żeby cały czas przyjmować nową wiedzę. Więc takie poczucie, że dobra, zdobyłam wiedzę, że to jest ta osoba i teraz cisza, już nie szukam, już, już nie sprawdzam, już nie czuję tego niepokoju. Też jakby powoduje takie takie hal, pojawiają się takie komunikaty, hej, czy na pewno już chcesz przestać to analizować i już poczuć się, że, że jest bezpiecznie? My jesteśmy przyzwyczajeni do bycia w stanie stałego niepokoju. I ja sobie zdaję z tego sprawę, ja też sama to widzę po sobie. Sam fakt, że wiesz, tam leży telefon, mamy myśl, że tam się już coś dzieje, nie? I, i rzeczywiście, do momentu, kiedy nie skończymy, ja go nie chwycę, odblokuję, poczytam sobie, co tam się dzieje, jakby ten niepokój, to napięcie jakieś tam będzie, mm. bo my jesteśmy cały czas w takim trybie tego, co będzie za rogiem, co będzie za chwilę, co do mnie przyjdzie. I w tworzeniu relacji też się ten taki niepokój, to przyzwyczajenie do tego, że nie mogę bezpiecznie się teraz tak rozłożyć w, tym naszym, w tej naszej przestrzeni, zwanej związkiem, i powiedzieć: okej, okay, już nic więcej się nie wydarzy, no to jest trudne. Ale ja myślę sobie, że znów trzeba sobie zadać pytanie: po czym ty poznasz, że czujesz się okej okay w tej relacji? I, I ja jestem za tym, żeby sobie wypisywać taką listę przed, przed rozwinięciem danej relacji. Czyli zaczynam się z kimś spotykać i tworzę sobie listę, po czym poznam, że, że jest mi w tym dobrze, że to jest bezpieczna relacja, że mi się podoba. I jeżeli zaczynam odhaczać sobie te rzeczy, bo one się dzieją, to to jest powód, dla którego powinnam przeczekać ten moment, kiedy pojawi się w mojej głowie, że chcę uciekać. Nie? Bo, bo potem można iść krok dalej. Wypisz sobie bilans zysków i strat, jakie, jakie będziesz mieć w momencie, kiedy uciekniesz. Na pewno, na pewno ktoś powie, no zysk y będzie taki, że poczuje ulgę, Nie? Bo, bo ten niepokój on się uspokoi, bo po prostu zamknęliśmy temat i tyle. Ale jakie masz straty? Znowu wracasz na Tindera, znowu mówisz, że jesteś sama, bądź sam, znowu powie, po, po, powielasz, wzmacniasz sobie przekonanie, że miłość nie istnieje. No bo jak ma istnieć w momencie, kiedy, gdy kogoś znajdujesz, jakby załącza nam się tryb, żeby, żeby uciekać, i ja myślę, że do tego trzeba podejść bardzo uważnie. Bo automatycznie to, to łatwo jest coś po prostu popsuć sobie. Mm. Tak, i, y, i też jednak zdawać sobie sprawę z tego, że internet to jest mimo wszystko tylko internet, mm -hmm. bo o ile sama tworzę takie treści i takie filmy się u mnie jak najbardziej też pojawiają w podcastach, o tyle y, rzeczywiście ja zauważyłam taki trend. On już się pojawił kilka lat temu w kontekście doktora Google'a i samodiagnozowania. Tak. Ale to były bardziej takie choroby wtedy fizyczne, tak? Jak uh -huh. coś cię bolało, to wpisywałaś, wiesz, w Google, co uh -huh. to znaczy, że boli mnie prawa noga gdzieś tam. Tak, nie? I zawsze wychodził rak. Tak, i zawsze wychodzi najgorsza możliwa opcja. Uh -huh. I teraz trochę też tak jest z no nie chcę tu powiedzieć chorobami psychicznymi, ale z generalnie jakimiś różnymi zaburzeniami, że my samodiagnozujemy. Nie tyle siebie, bo to jeszcze było pewnie po biedy. Nie? Tak, drugą osobę. Ale drugą osobę. I teraz, jakbym mm. ja tak statystycznie przeglądając internet, miała powiedzieć co i jak to, okazałoby się, że co druga osoba to jest narcyz. Tak. A wiesz, a cała reszta to będzie jeszcze jakieś inne zaburzenie mm. osobowości. I że tak na dobrą sprawę. Rzeczywiście ten świat, jakby to ci mówią trochę social media, mm. więc ja się nie dziwię młodym ludziom, że ten świat trochę ci mówi, że. Wszystko jest zagrożeniem. Tak. I wszystko bazuje na strachu. Mhm. I, I cały czas musisz być czujna. I cały czas musisz być czujna, no. mhm. I rzeczywiście trochę nie mając tej całej wiedzy, w przypadku, tak jak było, nie wiem, naszych dziadków czy rodziców, tak. to trochę im było jednak łatwiej, bo też człowiek, to jest chyba trochę słowo też klucz, człowiek trochę bardziej polegał na intuicji, na tym, co czuł, mhm. a nie na tym, co wiedział. Tak. z podręczników, social mediów, podcastów i, i wszystkich innych źródeł, nie? Tak. No, ale to, to też jest, jest pytanie, czy my w ogóle mamy intuicję jeszcze taką. Hmm. Teraz mi się tak pojawiło, czy, czy to jest, czy to, że ja, załóżmy, spotykam się z kimś i jest super i pojawia mi się myśl, że może jednak to nie jest to, no bo jakby często tak jest, że się, bo tak jak właśnie wspomniałaś wcześniej. Czy to jest intuicja, czy to jest właśnie zniekształcenie, zniekształcone myślenie spowodowane tymi wszystkimi przekazami, tym, że żyjemy w ciągłym strachu, napięciu, mm. tym lęku przed tym, że się zaraz coś złego wyda wydarzy. I pytanie, kiedy w takim razie działa e, intuicja, nie? Mm. Bo, bo to tak jak z, z odżywianiem się, nie? Czy są takie momenty, w których intuicyjnie czujemy, że jesteśmy głodni? I chcemy zjeść, czy to już jest po prostu nawyk, nie? reakcja na, na stres, na rdzenie sobie ze smutkiem, czy, czy po prostu ta, taki odruch. Trudno być, być chyba takim uważnym, myślę sobie i, i takim, wiesz, żeby tak pielęgnować tą właśnie tą intuicję, która była kiedyś, nie? ale to trochę tak jak. Znów gdzieś tam mi się kojarzy rozmowa, kiedy jechałam w taką dłuższą podróż z moim dziadkiem, no i widzisz, on wyciągnął mapę. Nie? I to jakby symbol intuicji. Ja wyciągnęłam Google Maps. Telefon. No, symbol braku intuicji i tego kieruj mnie, nie? Więc to są takie małe rzeczy, ale one. Tak bardzo pokazują, jak my się wysługujemy trochę tymi wszystkimi urządzeniami, no i, i, ta, i tak robimy. Ja nie, nie wiem, czy jest osoba, znaczy pewnie są osoby, które y, używają mapy, mapy. A, nie, a nie Google Maps, no i super, bo wiadomo, że to czasem zawodzi. Mm, ale chyba właśnie otworzyłeś mi teraz taką szufladkę, że też jest komponent z tym, że my ma, ma, mało kiedy mamy przestrzeń do czerpania z, z tej naszej intuicji. To tak, bo my generalnie we wszystkim, bo też, też wspomniałaś tu o diecie, co też jest idealnym przykładem, ale to mhm. można by pewnie przenieść na wszystkie możliwe aspekty życia. Tak. My po prostu przestaliśmy trochę siebie słuchać, mhm. bo na wszystko jesteśmy w stanie dzisiaj znaleźć odpowiedź, Tak. czego kiedyś nie było. Mhm. Okej, okay, mogłaś pójść do sąsiadki i się zapytać słuchaj, tak. a jak to było, jak byłaś w ciąży, tak? mhm. albo zapytać swojej mamy, cioci, jakby. Ale to było zupełnie co innego niż teraz. Teraz tak naprawdę nie musisz czuć, nie musisz polegać na intuicji, bo wejdziesz czy to na Instagrama, czy to na TikToka, czy na Google'a. Czy na Pinterest. Tak. Nie? I sobie mhm. znajdziesz tą odpowiedź. To jest z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej strony pewnie przekleństwo. Tak, ale to, ym, też, ym, to też wzbudza taki efekt, że my zaczynamy chcieć się wyłamywać z pewnych standardów. Hmm. Nawet z tym zawieraniem małżeństw, nie? ale też widzę z takim stylem bycia, ubierania się, słuchania muzyki. Dużo jest teraz takiej narracji, że nie chce się definiować. Podam Ci taki przykład. No, Prowadzisz podcast, więc pewnie nie jest ci owce takie pytanie, gdzie siebie widzisz tam za, za pięć lat? Nie? Chyba tylko go nie zadałam. Ale no no. no właśnie, bo ono już jest takie <laughs> przestarzałe, ale kiedyś ja mam wrażenie, że jeszcze jak ja byłam mała i czytałam jakieś y, gazety czy wiwa, czy, czy takie wielkie, pamiętam wywiady hmm. z tymi, y, z gwiazdami, to tam się bardzo często y, padało to, to pytanie, gdzie siebie widzisz za. 5 lat albo czego Ci można życzyć tam na najbliższy rok twojej kariery i zawsze padały konkretne odpowiedzi. Zresztą ja sobie zaprzysięgłam, że ja znajdę takie materiały sprzed 10-15 lat, żeby udowodnić, że tak było. Hmm. Natomiast teraz jak są jakieś takie krótkie wywiady, czasami mi się wyświetlają, czy, czy na YouTubie, czy na Instagramie z influencerami właśnie młodego pokolenia i Niekiedy pada to pytanie, tam, czego ci życzyć, albo co dalej, co, co, co planujesz, to pojawiają się pytania, nie wiem. Jakby nie wiem, nie chcę się określać, ale na razie jest taki tak. Będzie co będzie, nie jakby hmm. dzięki za wywiad. Że my nie mówimy, co będzie. Nie planujemy do przodu. Maksymalnie jesteśmy tam w stanie sobie zaplanować może, nie wiem, tak na za tydzień, a nie. A nieco będzie za rok. I, I ja mam takie poczucie, że to ja to sobie tak nazwałam roboczo, że to jest taki wiesz, etap subskrypcji. Mm. Że jak masz pytanie, czy chcesz zapłacić za subskrypcję na miesiąc, czy na rok, no to nie wiem, co wybierasz, ale ja wybieram na miesiąc. I jak sobie rozmawiam, z, jak zadaję ostatnio to pytanie, to też mi mówią w że na miesiąc. że na miesiąc, bo nigdy nie wiem, czy nie wyjdzie inna aplikacja, czy będzie mi to potrzebne, a może mi się to znudzi, a może mi się coś zmieni. Nie ma już tej takiej deklaracji, nie? Zmieniamy pracę tak samo. Bardzo często zmieniamy pracę. To już nie jest ten motyw, gdzie osoby w mojej rodzinie potrafią 20 lat pracować, pracować w, jednej w jednej firmie. Więc całkowicie mamy podejście bardzo krótkoterminowe. Nie deklarujemy tego, co będzie w dłuższej perspektywie. Dlaczego? No, bo znowu mamy te wszystkie lęki, o których Ty no. mówiłaś, ale zmierzam do tego, że powstał też. Między innymi dlatego rodzaj relacji Situationship. Czyli też jakiś krótkoterminowy, tak? To jest taki z definicji trochę więcej niż przyjaźń, ale mniej niż związek. W porównaniu do takiego typowego Friends with Benefits, różnica jest taka, że tutaj masz emocje, uczucia. Okay. E, I to nie jest stricte skoncentrowane na y, konsumpcji z, z, i, i zbliżeniu intymnym, nie? Tylko właśnie jest ta relacja. I to jest tak jakby związek, ale bez deklarowania, że mamy wspólną przyszłość, że poznajemy rodziców, że na pewno za miesiąc pojedziemy na wakacje, tu i teraz jest nam super. Idziemy hmm. do kina, rozmawiamy szczerze, też bardzo często ustawiamy sobie jednak taką wyłączność albo to deklarujemy, bo jednak w takim związku otwartym czy w takiej relacji Friends with Benefits, no to się wiesz, tak gdzieś tam się przyjęło, że nie było takich stricteń, gdzieś tam tak. zasad każdy sobie robił. Co chciał. A tutaj to jest właśnie to, że tak jakby, yy, 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 że tak jesteś w tym nie w całości, tak? Czyli w, ta w takim poczuciu, że aż się teraz zaplątałam, w takim poczuciu, że. To się może yy, zaraz skończyć po prostu. Tak, dokładnie, że jakby masz to, co teraz potrzebujesz, nie jesteś sama, masz relacje, masz te yy, wszystkie emocje, ale nie masz lęku przed zranieniem. Bo to nie jest deklarowane, to nie jest podpisane, to nie jest zdefiniowane i to jest trochę odpowiedź na potrzeby tego, co się, co się teraz dzieje. Hmm. Mimo wszystko brzmi strasznie smutno, mm -hmm. ale rozumiem, że to jest kwestia adaptacji trochę do obecnych czasów. Nie wiem natomiast, czy można w ten sposób się chronić przed zranieniem. Byłabym tutaj, mocno bym dyskutowała, czy to, Bo czy to jest sposób. Mi się wydaje, że to jest takie po prostu psychologiczne, mm. nie? że nie deklarujesz, ale i tak wiesz przecież, że, że to jest, że to trwa, że to jest bliskie, intymne, być może poważne. Ale właśnie sam fakt, że, że nie ustawiasz sobie tej rocznej subskrypcji, tylko masz możliwość w każdym momencie zrezygnowania. Masz możliwość w każdym momencie, jak chcesz za miesiąc kolejny, klikasz, dobra, inwestuje, ten czas, emocje, lecimy sobie dalej. I ja myślę, że to jest ta swoboda, której teraz się potrzebuje, znaczy potrzebuje, no jakby, która teraz pozwala właśnie na, na tworzenie takich relacji, kiedyś, jak widać, tego, tego nie, nie potrzebowały osoby, nie? To ja już mam e, pomysł na e, tytuł tego odcinka subskrypcja na miłość. Mm -hmm. Piękny tytuł. Bardzo mi się <laughs> podoba. Mm -hmm. e, mimo że trochę smutna, to mam nadzieję, że e, dla osób, które teraz trochę szukają odpowiedzi na to pytanie, jak nie być samotnym, mm -hmm. to że ta rozmowa będzie trochę pomocna i żebyśmy, wracając do tego, co powiedziała, zadawali więcej. Pytań, bo my lubimy nadinterpretować rzeczy według własnego, własnej percepcji tak, e, własnych, przekonań, własnych przekonań doświadczeń. Więc jeżeli można coś z tej rozmowy dzisiaj zabrać, jedną rzecz, to na pewno znowu. Komunikacja, ale też właśnie Więcej zadawania większej ilości pytań. I kwestionowania swojego myślenia, sprawdzania, czy to jest intu... intuicja czy TikTok. Bardzo no. Ci dziękuję za tą rozmowę. To było dziękuję. bardzo przyjemne, otwierające oczy i trochę pokazujące mi świat, którego ja już. Albo jeszcze nie znam, bo mam dwuletnie dziecko, więc kto wie, co to będzie, jak ona będzie miała lat 17. Bardzo Ci dziękuję i, i też mi było bardzo miło, i muszę ci powiedzieć, że trendy są raczej takie, że jak twoje dwuletnie dziecko będzie e, dorosłe, to być może e, historia zatyczy koło i już bycie w mediach nie będzie. Oby. Nie będzie takie e, taki popularne i w, w ogóle będzie już e, no, przesył tymi treściami. A tu trochę też widać, że teraz wchodzimy. Taki tryb izolowania mm. się. Tryb sen, zauważ. Instagram wprowadził motyw wyciszania tak. powiadomień. Ja nie mam tego, ale mam 10 lat młodszego brata. To już jego widzę u niego i u jego znajomych tworzenie sobie konta oficjalnego i konta.priv. Okay. czyli w metach społecznościowych tworzenia sobie jeszcze takiej swojej, swojej. prywatności, nie? Okay. I trochę to się tak pojawia. To, Więc tego to, ci to też to życzę tak było. <laughs> Bardzo ci dziękuję za Dziękujemy. tą rozmowę.